Cześć, a tutaj walka z perspektywy Balbena. No to lecimy. Tu jest Balben, a tu są te mamby, tu jestem ja. Balben, oczywiście czołówka, bo jakżeby inaczej. A. Ja ją wymijam i splitesem przechodzę do Low Yo-Yo, patrząc, czy będzie okazja na niego wsiąść. W międzyczasie pamiętając, że tu się zbliża mamba. No już leć. Tu jest unik przed ostrzałem. A7 i kolejne przejście opadających nożyc. I próba dorwania Besa, ale no nie udała się. Niestety przez chwilę pozwoliłem temu Balbenowi w siebie postrzelać, no ale skoro A7 nie zostało spizgane, a traciłem energię w stronę wznoszeniu się, no to nie chciałem dać przeciwnikowi okazji do zrobienia mnie w rope and dope. No niestety, oprócz mnie i jakiegoś partacza w jaku 7, nikt z mojej drużyny się nie chciał wspinać na początku meczu. Same dwie mamby może bym je ogarnął. W końcu A7 już pizgałem. No ale jak jeszcze ten patałach się przypałętał i przeszkadzał, no to już to było trochę za dużo. Kolejne przejścia pętli i po raz kolejny nie zyskuje przewagi pozycji. Dlatego tu jest już chyba przejście na Ronin Scissors. O. A tutaj słychać, jak przeciwnik skręcił silnik. Tu popełnił błąd, bo ze skręconym silnikiem podniósł nos maszyny do góry i stracił sporo energii. Po odgłosach sądząc, to chyba leci z przepustnicą na zero w tym momencie. Teraz rozkręcił, jak zobaczył, że to co wyczynił, no niestety nie był dobry pomysł. Trochę trafień dostał, ale no nic mu się w sumie nie stało. No oprócz tego, że siadłem mu na ogon. No i po chwili skończył jako mój frak. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć.